3. Bardzo proszę, druk numer 3. Ja, proszę Państwa, powiem, że to jest druk ogólny i ja go Państwu przedstawię w sprawie zadań priorytetowych dzielnicy 18 na rok 2014. Pan prezydent Majchrowski podpisał zarządzenie w sprawie budżetu dzielnicy na rok 2014. Z tego zarządzenia, proszę Państwa, wynika, że mamy kwotę 470 tysięcy złotych na środkach priorytetowych. Myśmy w zakresie naszego budżetu przygotowywali ten budżet na kwotę 550 tysięcy złotych i mieliśmy jeszcze zaplanowane inne zadania, które chcieliśmy przyjąć. Przedstawiliśmy Państwu tą uchwałę do zaopiniowania przez poszczególne komisje, czyli Komisję Edukacji, Turystyki, Sportu, Kultury i Zabytków oraz Infrastruktury Komunalnej, aby zmienić zakresy zadaniowe, jak i również finansowe odnośnie zadań, które już były wcześniej wskazane. Niestety, proszę Państwa, bardzo ciężko jest zdecydować, z którego zadania zabrać i bardzo ciężko jest też zdecydować, żeby jakieś zadanie wprowadzić z powrotem, ponieważ wiemy, że nie ma tam pieniędzy i te pieniądze są tam niezbędne i one będą powodowały to, że te Przepraszam Państwa najmocniej, że to zadanie będzie możliwe do kontynuowania i realizacji. Dlatego też przedstawiamy Państwu takie zadania, które uważamy, że w tym momencie możemy zdjąć. Oczywiście jeżeli, tak jak w tamtym roku, radni miasta Krakowa, o czym też nie wiedzieliśmy, że tak zrobią i że będzie to na 100% przeprowadzone, z powrotem w budżecie przyznają środki na powiększenie naszego budżetu do kwoty 550 tysięcy złotych, to w pierwszej kolejności będziemy wracali do tego budżetu. Proszę Państwa, w paragrafie pierwszym rezygnuje się z zadań. Wniosek numer 8 MDK Korczaka 1000 zł oraz wniosek numer 25 Most Kraków Nowa Huta 5000 zł. W paragrafie drugim zmniejsza się środki, proszę Państwa, w wysokości 2000 zł na wniosku numer 26. Zmniejsza się środki w wysokości 2000 zł na wniosku numer 27 i zmniejsza się środki w wysokości 28 tysięcy złotych na wniosku numer 2. Szanowni Państwo, całość tej kwoty, którą tutaj Państwo macie wskazaną odnośnie realizacji, to jest kwota na wniosku 28 tysięcy czy na wniosku 28? Na wniosku 28 2000 zł. Jak Państwo widzicie, całość tej kwoty, którą tutaj Państwo macie, to jest 12 tysięcy złotych. To była ta kwota, którą więcej mieliśmy przyjętą odnośnie naszego budżetu, który był wskazany na uchwale lipcowej. No i to jest wyrównanie do kwoty 470 tysięcy złotych. Ale mamy również, proszę Państwa, takie zadanie, które no, dotyczy ośrodków kultury. Przede wszystkim tych klubów, które są na terenach peryferyjnych. Niestety z uwagi na to, że te kluby tak naprawdę funkcjonują dzięki pracy mieszkańców przede wszystkim, no to chcielibyśmy tym mieszkańcom pomóc, żeby ta praca lepiej się odbywała. Jak Państwo wiecie, i dwa lata temu, i w tamtym roku przeznaczaliśmy środki, i w tym roku przeznaczaliśmy środki bezpośrednio na kluby, tak chcielibyśmy tą zasadę utrzymać na 2014 rok. Stąd wskazujemy, że rezygnujemy z kwoty 5000 zł na zadaniu Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta. Dlaczego nie? I zostaje na tym zadaniu 5000 zł. I proszę Państwa, rezygnujemy również z połowy kwoty remontowej w tym momencie, czyli 25 tysięcy złotych. I całość kwoty 30 tysięcy przeznaczamy na wniosek Zody 43, który to wniosek daje dofinansowanie do klubów. I mamy paragraf czwarty. Ten paragraf funkcjonował, jest to wniosek numer 33. Było to, proszę Państwa, przedszkole numer 104, gdzie co roku dajemy pieniądze na przekrój twórczości dzieci przedszkolnych na kwotę 6 tysięcy złotych, a w tym roku, proszę Państwa, ten paragraf był przedstawiony na kwotę 12 tysięcy złotych, ponieważ panie dyrektorki w rozmowach z nami, jak i również my sami doszliśmy do wniosku, że możemy jeszcze spróbować bardziej związać rodziców z przedszkolami, stąd
padł pomysł, aby zrobić coś takiego jak przegląd twórczości rodziców dzieci przedszkolnych i przeznaczyć na to również kwotę 6 000 zł. Pani dyrektorki zdecydowały się na to, że taki przegląd przeprowadzą. Powiem tak, uczestniczymy w takich przeglądach, które są realizowane w poszczególnych przedszkolach. One są źródłem wielu emocji dla rodziców i rzeczywiście wciągają rodziców w to, aby jeszcze intensywniej uczestniczyli w życiu przedszkola, wspomagali to przedszkole i swoją osobą, i swoim zaangażowaniem, nie tylko proszę Państwa finansowym, ale przede wszystkim również osobowym. I wiemy od tych dyrektorek, które takie coś organizują, że ci rodzice dużo lepiej współpracują z przedszkolami i dają z siebie określoną pomoc dla przedszkola. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pani Radna Frankiewicz, Pani Radna Ciężar, Pan Radny Maranda. Proszę bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, jako matka kiedyś małych dzieci chodzących do przedszkola, że moje oczekiwanie co do przedszkola było jedno, żeby moje dziecko poszło do przedszkola, czy było tam bezpieczne, dobrze zaopiekowane, za co płaciła pieniądze. I takie jest zadanie przedszkola. W obecnym okresie, w dobie kryzysu nie ma, będzie się zmniejszało środki na przedszkola, będzie albo już nie ma rytmiki, nie ma języków obcych, generalnie przedszkola ubożeją. Ubożają również ludzie, którzy mają dzieci, mogą dzieci posyłać do przedszkola, bo przedszkola same drożają. Więc wydaje mi się, że przegląd twórczości rodziców, jako były rodzic dzieci przedszkolnych, uważam, że przegląd twórczości rodziców dzieci przedszkolnych to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ja nie wiem, kto tego oczekuje, czy to mają się panie dyrektorki wykazać kolejną działalnością, żeby utrzymać się na stanowiskach. Komu i czemu to ma w ogóle służyć? Ja jestem, prawdę mówiąc, zszokowana, bo wiele lat moje dzieci chodziły do przedszkola, nigdy się jeszcze z takim nie spotkałam. Może dzieci występowały, jakoś tam się twórczością wykazywały, ale żeby jeszcze rodziców to angażować, którzy mają dzieci zabrać z przedszkola i dawać na to pieniądze, to ja uważam, że to jest wyrzucanie pieniędzy. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja odpowiem od razu na to pytanie. Proszę Państwa, ta kwota 6 000 zł, to nie jest kwota na przegląd dla rodziców, to żebyśmy też to dobrze zrozumieli. To jest kwota dla dzieci, ponieważ ma być to przegląd twórczości. To jest kwota na nagrodę dla tych rodziców, którzy zrobią najlepsze przedstawienie i przedszkole dostanie z tego pieniądze. Określoną sumę finansową. To nie są pieniądze dla rodziców. Ja myślę, że mamy wśród nas też rodziców dzieci przedszkolnych, którzy chodzą i mamy takich, którzy chodzili. Odczucia nasze mogą być różne, ale mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj usłyszeć opinię na temat tych przeglądów, także od rodzica, który uczestniczy i wie, ile takie przeglądy, ile taki przegląd właśnie pomiędzy grupami wewnątrz daje i rodzicom i przedszkolu. To proszę Państwa, proszę zrozumieć, 6 000 zł nagrody dla tych, którzy zwyciężą w tym konkursie. Nie wiem w jakiej proporcji. Na przykład pierwsza nagroda w wysokości połowy tej kwoty, albo większej jeszcze kwoty, prawda? A pozostałe w mniejszej. I one idą bezpośrednio na przedszkole i przedszkole zyskuje. Zaangażowanie rodziców w to, że przygotują takie przedstawienie, przedstawią, pokażą, zwyciężą i powiedzą, proszę, to jest nasz wkład taki inny, w to, żeby przedszkole dostało jakieś tam środki dodatkowe na swoje funkcjonowanie, na różne rzeczy, bo różne są potrzeby. Ja myślę, że dziś zmienia się funkcja przedszkola w stosunku do tego, jak było kiedyś. Tych dzieci jest troszkę mniej i osoby w przedszkolach i w szkołach wymyślają, czy też wprowadzają różne formy zachęty, żeby jednak ci rodzice, te dzieci oddawali do tego przedszkola, a nie do innego przedszkola. Pani Radna Ciemża. Ja mam inne pytanie, bo jak wiemy, tam są spotkania porozumienia dzielnic nowogródzkich. Spotykają się dzielnice, ustalają, że się zwracają pieniędzmi na różne inicjatywy. No i tutaj wyjmujemy z jednego z tych zadań 5 000. Chciałam wiedzieć, czy inni członkowie porozumienia dzielnic nowogródzkich wiedzą, że my zdejmujemy 5 000, bo się potem okaże, że na przykład oni dają wszystko po 10, a my damy tylko 5. Tylko to chciałam wiedzieć. Szanowni Państwo, ustalenia na porozumienie dzielnic nowogródzkich są takie, że my
decydujemy się na przyjęcie jakichś ustaleń, które są przyjmowane dla budżetu, który jest budżetem na 550 tysięcy złotych. Jeżeli my dzisiaj takiego budżetu nie mamy, no to nie jesteśmy w stanie spełnić do końca tych zobowiązań. Dlatego też staramy się tak zrobić, żeby ściągnąć z jakichś zadań, które no, mają, ja bym powiedział tak, jak najmniejszą szkodliwość dla zrealizowania tych zadań. Jest tak, że wiele zadań finansujemy samodzielnie jako dzielnica. Jeżeli byśmy ściągnęli to zadanie, to w ogóle to zadanie by nie miało racji, by nie było zrealizowane. Już właśnie zdążam do tego. Jeżeli zaś my zdejmujemy z takiego zadania, które ma wielu jeszcze tych, którzy wspomaga to zadanie, to to zadanie będzie zrealizowane. My nie informowaliśmy o tym innych dzielnic, ponieważ ta uchwała jeszcze nie jest podjęta, więc jak będzie podjęta, to poinformujemy, że poczyniliśmy taki krok. Oczywiście z tym zastrzeżeniem, że jeżeli tylko zwrócą do nas pieniądze, to w pierwszej kolejności będziemy wracać środki na te zadania, które zostały tutaj pomniejszone lub całkowicie ściągnięte co do środków, ponieważ no, musimy tą lukę uzupełnić. Pan radny Marmol. Też to chciałem zapytać, ale ta odpowiedź pana przewodniczącego mnie tu trochę zaniepokoiła, bo coś chyba się źle stało. No, jak można tak postępować, żeby zostawiać na lodzie swoich kolegów tam z innych dzielnic i nie informować ich, że takie coś się zamierza zrobić. No. To przecież, o ile pamiętam, to żeście tutaj tak walczyli, jak wy o to, że jakby krytykowali te wszystkie pociągnięcia, że po co wydawać pieniądze na takie rzeczy, można je lepiej spożytkować, a tu nagle się okazuje, że no co, platforma się sypie, coś się stało, Gowin, nie Gowin, bo to chyba jakieś takie rzeczy się podziały, że nagle się okazuje, że te pieniądze są niepotrzebne. No super, no to nie tak walczyć, żeby teraz tak dołożyć sobie. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, panie radny, że jest kamera i rozumiem, że chce pan być gwiazdą YouTube. Życzę tego panu z całego serca. Myślę, że Dziadek Mróz będzie rewelacyjny. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze? Jest wyważone. To ktoś jeszcze? Nie widzę. W takim wypadku, szanowni państwo, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Ja rozumiem, że mamy parcie na szkło, ale pan radny tak dobrze siedzi, bo naprzeciwko kamery ja dopiero teraz to tak patrzę. Jest fotograficzny. Przechodzimy do głosowania w takim wypadku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem druku nr 3, bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę na druku nr 3. Druk nr 4.